Hej kochani, ja właśnie wróciłam z zakupów i stwierdziłam, że jak ze starych, dobrych czasów nagram Wam mój taki niezbędnik, co mam w lodówce. Może coś Was zainspiruje, może podpowiem Wam jakiś fajny produkt i zobaczycie, co najczęściej kupuję, co najczęściej jem. Opowiem Wam, do czego używam dany produkt. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię oglądać takie filmy, zawsze jak Krzuż je nagrywa, to oglądam. Takie filmy z zakupów. No i zaczekajcie do końca, bo mam dla Was fajną wiadomość, jeżeli chodzi o moje zakupy, ale już zabieramy się za oglądanie. Na początku pokażę Wam tutaj, ponieważ muszę to wszystko ułożyć w lodówce. Wybieram w ogóle te duże torby, one mi się zawsze przydają, albo po prostu w takich wszystko sobie pakujemy w sklepie. Najpierw rzeczy niekosmetyczne, ale wiem, że też Was zaciekawią, ponieważ są to duże waciki. Kupuję też standardowe, ale te duże uwielbiam używać do zmywania twarzy. Ale dobrze, dzisiaj nie o kosmetykach, a o żywności. Mam gazetkę, muszę sobie zaraz przejrzeć. Pierwsza rzecz to będzie mleko. Zwykle piję mleko albo ryżowe, albo sojowe. Ale tutaj akurat napój ryżowy mi się trafił w bardzo dobrej cenie, także pierwszy niezbędnik w lodówce. Jak wiecie, ja nie piję zwykłego mleka, ponieważ mam uczulenie na laktozę, dlatego takie najczęściej jest w mojej lodówce. A Darek pije sobie zwykłe. Kolejna rzecz, która mnie mega zainteresowała, ponieważ pierwszy raz widzę właśnie oliwę z tej marki. To jest oliwa hiszpańska, oliwa z oliwek. Z pierwszego tłoczenia bioorganik z certyfikatem. Także będziemy próbować. Uwielbiam oliwę z oliwek, uważam, że to jest w ogóle podstawa w ogóle każdej kuchni, każdego dania. Używamy do wszystkiego i na ciepło, i na zimno, i do pomidorów. Moi rodzice mnie tak nauczyli, że właśnie pomidorki polewamy sobie taką oliwą, sypiemy cebulką i tak jemy. Uwielbiam takie jedzenie, także musi być zawsze. Akurat mi się skończyła, więc kupiliśmy dziś. Łosoś wędzony na gorąco. Kupuję albo tę wersję z właśnie z pieprzem, albo bez niczego. Ja używam takiego łososia zarówno na ciepło, do makaronu, do różnych zapiekanek, ale też na zimno, normalnie na kanapkę, do śniadania albo do sałatki. To też jest bardzo fajne i tym produktem akurat zaraziła mnie moja przyjaciółka. Jajka, może nic szczególnego, jajka to jajka, ale uważam, że nie, że tak nie jest. Zawsze kupuję jajka ekologiczne, także też Wam polecam. Mają inny smak, uważam, że mają inny smak. Ostatnio właśnie z Darkiem o tym rozmawialiśmy. Są po prostu lepsze. Kury są lepiej traktowane, także ja zawsze kupuję jajka ekologiczne. Normalnie czuję się, jakbym robiła haul o kosmetykach, ale nie są o kosmetykach. Maliny to akurat wziął Darek. Darek dorzuca do wszystkiego. Ostatnio robimy koktajle z malinami, także świeże maliny. Awokado, moje ukochane, zamiast masła na kanapki. Uwielbiam awokado na śniadanie, na kolację, na obiad, na wszelkie pory. To akurat jest twarde, także Darek ma taki trik, że zawija sobie folię aluminiową, chyba tak, ale na pewno wam przy okazji opowie. Uwielbiam awokado właśnie do wszystkiego. To też musi być zawsze w mojej lodówce. Zawsze mam ciemne pieczywo. Darek je zwykłe pszenne bułki, ponieważ takie woli. A ja uwielbiam ciemne pieczywo. Uwielbiam ten chleb, jest tak dobry. Akurat też rozmiar mi odpowiada, bo jak jest, sama jem taki chleb, czyli mam tutaj tak naprawdę połóweczkę. I kupiłam też takie, bo to jest w ogóle pieczywo bio. I kupiłam też takie fajne płaskie chlebki. Nie wiem, czy je znacie i czy je kupujecie. Ja zawsze je w Lidlu kupuję. Musimy je ostrym nożem przekroić. One są tak jakby już tutaj nadkrojone. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale wystarczy tutaj włożyć nóż i to samo jakby, widzicie, samo tutaj się rozchodzi. Czuję się po nich świetnie. Nie czuję, że jestem zapchana, wiecie, białym pieczywem. Naprawdę fajne. Spróbujcie sobie tych cienkich chlebków. Pomidorki po prostu muszą być. Najlepiej takie z gałązką jeszcze. Malinowe pomidory to są w ogóle moje ulubione. To często można też po kolorze rozpoznać, takie bardziej blade. To są właśnie często te malinowe. Lubię w ogóle wszystkie pomidory, ale takie najbardziej właśnie z gałązką. Podobno pomidory trzeba tutaj powąchać. Jak czujemy zapach tego prawdziwego pomidora, no to będzie dobry. No i staram się nie kupować za miękkich i twardych, to chyba wiadomo. Jedzenie awaryjne, że tak powiem, ale też do śniadania, bardzo fajne. Akurat lubimy teraz z pikok. No nie wiem, kawanosy mamy zawsze w lodówce i tak mówię, jedzenie takie awaryjne, taka przegryzka, przekąska. Nie jem za dużo wędlin, ale kawanosy są ok. Tym razem nerkowiec, ale też często kupujemy pestki słonecznika, kupujemy też pestki dyniowe, podprażamy je, dodajemy do kanapek, dodajemy do sałatek, dodajemy do wszystkiego znowu. Także orzechy zawsze muszą być, ja uważam, że orzechy są zdrowe i to też jest taka fajna przekąska w ciągu dnia. Grana Padano bądź parmezan, moje ulubione sery, ale Grana Padano
kocham miłością ogromną i zawsze jest u mnie w lodówce do wszystkiego, też na takie dania awaryjne, jak robimy na przykład szybko carbonara, jak robimy coś na szybko, na ostatnią chwilę, ale też żeby ruszyć jakieś danie, zawsze dodaje smaku. Ma taki wyraźny, mocny smak, także grana padano zawsze u nas. Odkryłam go jakiś czas temu właśnie w Lidlu i zawsze kupuję i jest też w dobrej cenie moim zdaniem. Widziałam sobie hummus klasyczny, widziałam, że był też jakiś inny smak, ale chciałam spróbować tego. Mam nadzieję, że będzie smakował fajnie. Ja uwielbiam hummus. Darek niby nie lubi, ale jak jest, to zjadam, więc nie wiem, czy lubi, czy nie lubi. I wzięłam też na spróbowanie dżem ekstra malinowy. Będzie super, że smakował z serkiem albo na śniadanie do jakichś tam naleśników, do czegoś. Także uwielbiamy w ogóle maliny, więc albo jemy takie, wiecie, świeże i po prostu je zgniatamy i tam gdzieś nawet na kanapki nieraz z serkiem kładziemy, takim białym. Nie wiem, może to dziwne. Albo właśnie tak jest. Mam nadzieję, że będzie fajny ten dżemik i podoba mi się słoik taki duży. Na pewno go później do czegoś wykorzystam. Kupiłam jeszcze nawilżane chusteczki do demakijażu. Wiadomo do jakich celów. Z olejkiem migdałowym i z witaminą E i alantoniną smaki cien. Tyle. Dajcie znać, jak mój szybki haul Wam się podobał. Teraz chciałabym Was zaprosić na kanał Kuchni Lidla, gdzie Kinga Paruzel przygotuje z moich produktów coś nietypowego. Znajdzie im nowe zastosowanie, znajdzie nowe przepisy specjalnie dla mnie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak poradziłam sobie w kuchni razem z Kingą, to kliknijcie link na dole. No i zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli lubicie takie filmy, gdzie pokazuję Wam, co lubię kupować. Czekam na Wasze komentarze na dole. Napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione produkty, które najczęściej kupujecie, czego nie może zabraknąć u Was w lodówce. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!